W poprzednim nagraniu rozwiązaliśmy pierwszą część podpunktu A powyższego zadania. Obliczyliśmy, ile moli etenu powstało w trakcie reakcji. Teraz przejdźmy do rozwiązania drugiej części zadania podpunktu A i do rozwiązania podpunktu B. Mamy obliczyć, ile moli etylenu, czyli etenu, powstałoby w trakcie reakcji, gdyby zachodziła ona ze stuprocentową wydajnością. Aby rozwiązać ten problem, musimy wrócić do równania reakcji odwodnienia etanolu. Zgodnie z równaniem reakcji, z 1 mola cząsteczek etanolu otrzymamy 1 mol cząsteczek etenu. Natomiast my mamy podane, że w do reakcji użyto nie 1 mol cząsteczek etanolu, a 0,2 g ciekłego etanolu. Oczywiście musimy sobie założyć, że mamy do czynienia z etanolem o stężeniu 100%. Co tak naprawdę jest nierealne. W takim razie, jeśli zamienimy sobie te 20 g etanolu na liczbę moli, to będziemy wiedzieć, ile moli etanolu wzięło udział w reakcji. A ze stechiometrii reakcji wynika, że tyle, ile moli etanolu wzięliśmy, tyle moli etenu powstanie w trakcie reakcji, której wydajność wynosi 100%. W części zadania podpowiedzieli nam również jakie są masy molowe zarówno etanolu, jak i etenu. Więc jeśli do reakcji wzięliśmy 46,1 g etanolu, to znaczy, że reagowałoby nam 1 mol cząsteczek etanolu. My natomiast wiemy, że student użył 20 g etanolu, co daje nam x moli etanolu. Znamy już liczbę użytych moli etanolu Gdyby student do reakcji wziął 1 mol etanolu, otrzymałby 1 mol etenu. W takim razie, skoro do reakcji wziął 4000 mol etanolu, to znaczy, że powstało mu 4000 mol etenu. Rozwiązaliśmy drugą część podpunktu A. Teraz najwyższy czas, by przejść do podpunktu B. Mamy obliczyć, jaka jest wydajność procesu przeprowadzonego przez studenta. Otóż, jeśli wydajność wynosiłaby 100%, to tak jak przed chwilą obliczyliśmy, powstałoby 4000 mol etenu. W poprzednim nagraniu obliczyliśmy, że w trakcie procesu powstało jedynie 3000 mol etenu. Przy 100% mamy 4000 mol etenu. Natomiast przy wydajności, z jaką pracował student, otrzymał on jedynie 3000 mol etenu. W takim razie wydajność, jaką pracował student, wynosi 75%. Rozwiązaliśmy całe zadanie.